Panie pośle, najbardziej taką aktualną i dyskutowaną kwestią jest klauzula sumienia. No, w tej chwili ta sprawa będzie dyskutowana i jest dyskutowana. Jaka jest opinia pana posła w tej sprawie? Uważam, że tutaj nie ma co spekulować i mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny podzieli te zastrzeżenia lekarzy. Nie można kogoś zmuszać do pewnych działań niezgodnych z jego sumieniem. Powiem więcej, nie można nawet zmuszać tego kogoś do ujawniania swojego światopoglądu. Tak jak pacjent wymaga pewnej ochrony danych i jego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przekazywanie pewnych danych na zewnątrz, tak również i lekarz ma do tego prawo. W związku z tym mam nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie taki, że będą szanowane zarówno prawa pacjenta, ale również i prawa lekarza. Wybory parlamentarne no, sprzyjają temu, aby deklarować różnego rodzaju zmiany i posunięcia systemowe dotyczące ochrony zdrowia w Polsce. Jakie tutaj w pana opinii, w opinii pana partii zmiany są konieczne i najpilniejsze? No, tych zmian jest ogromnie dużo, które trzeba by było wprowadzić. Ja nie ukrywam, że ogromnie żałuję, że te 8 lat w dużym stopniu niestety jest nie tylko zmarnowanych, ale wręcz spotęgowano chaos w systemie. Ja zawsze mówię, na początek trzeba rozpocząć od odbudowy tych relacji, które zostały pozrywane przez te 8 lat, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Myślę tutaj o zaufanie środowiska do ministerstwa, kwestii relacji pacjenci-lekarze, pacjenci-ministerstwo i wiele innych. Kwestia oczywiście również i menadżerów w ochronie zdrowia. Często w ministerstwie wymyśla się sprawy, które są dość proste, jeżeli by się posłuchało środowiska. Często wiele rozporządzeń można uprościć, można je łatwo zmienić, jeżeli tylko będzie chciał się rozmawiać i dowiedzieć się od środowiska, co takiego boli, co jest niepotrzebne. Jest mnóstwo biurokracji, którą trzeba wyeliminować. A jeżeli chodzi o takie duże, sztandarowe sprawy, no to oczywiście my mówimy o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, innym finansowaniu, finansowaniu z budżetu państwa. Mówimy o tym, że leki muszą być nie tylko tańsze z punktu widzenia NFZ-u, ale tańsze dla poszczególnych pacjentów. Tego cały czas u nas nie ma. Pacjenci bardzo dużo w Polsce dopłacają, a więc tańsze leki dla wszystkich, a darmowe leki po 75 roku życia. Mówimy o powrocie do medycyny szkolnej, bo widać, że jednak jest pewien brak i coś tutaj nie działa, zwłaszcza w tym wieku, kiedy ta kontrola lekarska byłaby potrzebna, częstsza. Poprzez lekarza rodzinnego nie wszystko da się zrealizować. Mówimy oczywiście o sieci szpitali, o tym, żeby ten system inaczej, lepiej, bardziej porządnie funkcjonował, był porządkowany, a w tym celu trzeba rozpoznać potrzeby lokalne na danym terenie i następnie, znając te potrzeby, ustalić odpowiednią sieć szpitali, liczbę łóżek, również liczbę specjalistów, potrzeby rezydentur. No i wreszcie no, tych spraw jest również, jest całe mnóstwo. To jest kwestia również relacji w obrębie systemu między szpitalami. Szpitale te duże, największe, uniwersyteckie w stosunku do tych małych szpitali. To jest wreszcie kwestia całej zaburzonej piramidy świadczeń. No, podstawą powinna być medycyna rodzinna, później ambulatoryjna opieka specjalistyczna, procedury jednodniowe i hospitalizacje, a również i ten system jest cały czas w Polsce zaburzony. Panie pośle, bierze pan udział w bardzo wielu debatach, dyskusjach związanych z kwestiami onkologicznymi, hemato-onkologicznymi. No, siłą rzeczy ostatni rok to była dyskusja wywołana pakietem onkologicznym i wieloma zmianami w tym zakresie. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Bo teraz już minister Zembala mówił, że będą od listopada już poprawiony pakiet będzie funkcjonował, więc wprowadzane są korekty, ale jakie jest pana zdanie na ten temat? No, u nas zawsze jest jakieś opóźnienie. Przecież środowisko od dawna mówi o tych różnych problemach. Dziwię się, że trzeba już mega nacisku ostatnich dni, żeby ktoś podejmował jakiekolwiek deklaracje. Przypominam, deklaracje, które będą obowiązywały już po wyborach. Ja bym wolał, żeby pan minister Zembala deklarował nie za innych, a za siebie i najlepiej, aby to wszystko spełnił, zrealizował, no nie wiem, najlepiej jeszcze dziś, bo cały czas mamy różnego rodzaju opóźnienia. Ja naprawdę nie bardzo wiem,
dlaczego pacjenci, którzy są w terapii, mają prowadzoną określoną terapię, muszą się denerwować do ostatnich dni, czy będą mieli możliwość jej kontynuacji. Czemu to służy? Na pewno nie ich dobremu samopoczuciu, na pewno nie komfortowi prowadzenia terapii, leczenia. Po co ten niepokój, po co to straszenie pacjentów? Ale tak wygląda bardzo często w wielu sprawach, w ogóle cały pakiet onkologiczny od dawna powinien być poprawiony. Dziwię się, że ministerstwo potrzebuje tylu miesięcy, aby poprawić tylko rozporządzenia, a nie ustawę. Zastanawiające są też taka opieszałość, na przykład związana z chorobami rzadkimi. Kiedy Unia Europejska obliguje nas do stworzenia programu, narodowego programu dotyczącego chorób rzadkich, my mamy już kilkuletnie opóźnienie. Dlaczego nie podejmuje się tych działań? Podejrzewam, że oprócz bałaganu, o którym wspomniałem, są jeszcze kwestie finansowe. W polskiej służbie zdrowia, ponieważ jest cały czas za mało pieniędzy, próbuje się oszczędzać na wszystkim. Niestety oszczędzać nie tam, gdzie się powinno, bo oszczędza się de facto później na pacjentach, na zdrowiu, na życiu. Uważam, że to jest ten początek, dlaczego podejmowane są takie, a nie inne decyzje. Później dołącza się ten bałagan, o którym wspominałem. Nie można tego robić. Trzeba, owszem, podejmować racjonalne decyzje finansowe i dopuszczać do refundacji te leki, które są skuteczne. Ale też trzeba to rzeczywiście robić, a nie tylko zapowiadać, że się będzie to robiło w przyszłości.